Siema, witam Was na kolejnym odcinku, w którym będziemy robić akwarium, terrarium, biotopowe dla triosów. Jest mały problem z nimi, ponieważ niektóre gatunki padły. Ogólnie podobna zasada była ta sama, w sensie trzymania ich. Każdy był trzymany tak samo, jakby był karmiony, to wszystkie dostały tyle samo i tak dalej, i tak dalej. A niektóre i tak padły. Kilka gatunków padło. Nie wiem dlaczego. Dlatego pomyślałem, że w sumie miało coś jeszcze paść, to zrobię po prostu ten film, który chciałem zrobić. Nagram dla Was opis gatunkowy i co mogę Wam więcej powiedzieć. Robię jakieś fajne terrarium. Czy akwarium, bo to wodne jest. Ogólnie sytuacja wygląda w ten sposób. Bo zawsze mówię tak samo. Ogólnie to wygląda tak. Tych już nie ma, one były dość spore, same blinki zostały. Nie wiem, czy coś będzie widać. Ale no. Tutaj może został z jeden. Tutaj ze dwa. Tutaj jeszcze coś się trzyma. I tutaj nie wiem, nie sprawdzałem. No, ale ogólnie było ich trochę więcej i zostało ich dużo mniej. No i jest problem, no tu nawet nie ma nic, nie? Same trupy. Więc trochę przypał, ale też one były duże, nie wiem. Raczej nie umarły ze starości, ale no. Więc co mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić, nie? Zrobimy terrarium. Dobra, pierwszą rzeczą będzie to, że te akwarium będzie wykorzystywane do zrobienia opisu gatunkowego. Czyli trzeba je zrobić jak najbardziej naturalnie. Co też oznacza to, że trzeba się postarać. I zrobić to jakoś tak naturalnie. Żeby potem dało się ładne sceny zrobić. Takie naturalne. No bo jednak musi to wyglądać dość naturalnie. Kusi mnie, żeby dać ziemię z podwórka, takiego czarną glebą. Teraz jakie klimaty chcemy odwzorować, tak? Chcę tutaj odwzorować klimat trochę bagna, trochę takiego takiej plaży, ale takiej brudnej plaży, nie? Nie będę sypał tutaj, wiecie, ziemi takiej podwórkowej chyba. Co prawda triosów nie chcę rozmarzać, więc w sumie wystarczy mi to, że dam je tam na te parę dni, żeby sobie posiedziały i w sumie to tyle. Nie zależy mi, żeby jakoś sobie tam funkcjonowały. No fajnie by przeżyły, ale i tak zaczęły padać w sumie z dupy, nie wiadomo dlaczego. Dłużej mi żyły w tej wodzie, która była z kranu kiedyś, więc nie wiem. Tak sobie kminię, nie? Bo w sumie jakbym poszedł po czarną ziemię i trochę zmieszał z tą, którą siedzą wszystkie te triopsy, to może by się powstał jakiś taki, wiecie, fajny efekt. Ostrość? No. Więc chyba tak zrobię, wiecie? Dam trochę tej ziemi, żeby ta woda się była taka bardziej bagnista, wiecie o co chodzi? No i wtedy oczywiście zobaczymy, co się stanie. Mówię, że trochę ta woda postoi, sobie tam ochlapnie i wtedy dopiero sobie wsadzimy triopsy. Zobaczymy. Idę po ziemię. Dobra, skoro mamy odrobinę ziemi, tylko tyle, to myślę, że możemy powoli jakoś to ozdobić i zalać wodą. Zobaczymy, co się stanie. Dobra, dajmy tej ziemi. Tak trochę rozsypmy, nie? Tak wiecie, delikatnie. Niech se będzie. Teraz dajmy dodatku, czyli kamieni. Ok, teraz to musimy wymieszać. Szczerze? Za dużo kamieni. Myślę, czy by nie spróbować zrobić tak, że po prostu dam jakieś, wiecie, ciemne kamienie i będzie trochę lepiej, bo też ma być to, mówię, klimat trochę bagna i więc musi być taka ta woda, wiecie o co chodzi, plus oczywiście wizualnie. No i musi być dość ciemno, nie? Bo jednak w bagnie no to jest ta bardzo ciemna woda i no jest brudna, więc w sumie ta woda jest taka mętna, żliwa i tak dalej, wiecie o co chodzi. Więc może trochę ten efekt uciągniemy przez to, że dodam ciemnych kamieni. Dobra, to zaczynamy od największego głaza. Wkładamy go sobie gdzieś, nie wiem, powiedzmy tutaj.
Chciałem, żeby on był taką, wiecie, takim głównym głazem. To byśmy wsadzili jakoś tak. To wiecie, nie ma za bardzo na czym się rozkminiać, nie? Teoretycznie można, ale... Ale w sumie po co? Niech sobie będzie tutaj tak, o. Połóżmy tutaj jakiegoś takiego kamienia. Albo dajmy go tutaj może. O, niech sobie będzie. Mam tu też parę takich mniejszych, które po prostu piźniemy tam. Tego jeszcze bym ewentualnie już ułożył. Żeby było jakoś fajnie, wiecie o co chodzi. Miejcie sobie też moją perspektywę, bo jednak ja to robię ze swojej perspektywy, więc teoretycznie powinniście patrzeć z mojej perspektywy. Te kamienie mają dodać trochę może mroku, można tak powiedzieć. No ogólnie, żeby to było ciemniej, nie? Na tej na tym podłożu. Teraz trzeba je troszeczkę... Czy to wygląda git? Nie wiem, ale wiem, że fajnie byłoby tu zalać wody. Teraz najważniejsze pytanie, co się stanie, kiedy zalejemy do tego wody? Bo jest opcja A, nic nie będzie widać, opcja B, fajnie będzie. Zalejmy tak, żeby poleciało po skale trochę. Wiecie, delikatnie. Okej, w sumie nie jest źle. Trochę tej wody się pobrudziło, ale to też o to chodziło, nie? Ale musimy zalać jeszcze trochę więcej, bo jest trochę przymało tej wody. Czy takie coś wystarczy? Nie wiem, ale jestem strasznie zadziwiony, jak ta woda jest czysta. Przysięgam, naprawdę. Ona jest festelnie prawie krystaliczna. Dobra, myślę, że tyle wody starczy. Myślę, że będzie w trąbkę, pompkę. Ogólnie od góry to wygląda bardziej krystalicznie. Czy zauważyliście? Ale no, muszę tą naklejkę zadrzeć. Jaki jest efekt? Jest ten efekt tego bagna trochę, dobra. Więc fajnie, z daleka tego nie widać, a jak się pojedzie bliżej, to troszkę widać. No więc o to chodziło mniej więcej, nie? Sorry, jeśli teraz będzie trochę gorszy dźwięk, ale coś mi się z mikrofonem dzieje, więc nie chcę się w to bawić. No i mam roślinki, nie? Staram się tu jakoś zamontować. Zamontować. Właśnie. Więc zaraz tu coś wykombinuję. Ta roślina. Nie wiem, jak to ogólnie działa, nie? Trochę inaczej, wiecie, działa. Sygnała dobrze. Kurde, nie wiem. No tak jest, jakby niby jest... Niby jest okej. Więc myślę, że akwarium nam bardzo dobrze wyszło. I co mogę powiedzieć? Nic chyba nie mogę powiedzieć. Zaraz puszczamy triopsy. Niech sobie ta woda odstoi, chociaż... Już chyba nie. Puszczamy triopsy. Więc pierwsze co musimy zrobić, to wyłowić triopsy. Czym się posłużymy? A, pewnie. Just need to